W tej lekcji rozpoczniemy naukę podstaw języka SQL. Proponuję, abyśmy robili to na użytkowniku sys, którego połączenie sobie już utworzyliśmy. Natomiast źródłem naszych danych, czyli tabelki, będziemy wykorzystywać tutaj schemat HR, czyli ten schemat, który jest domyślnie instalowany podczas instalacji systemu zarządzania bazą danych. Jak widać, użytkownik HR ma tabele związane z pracownikami, ich pracą, firmą i tak dalej. Tak więc zanim to rozpoczniemy, proszę abyśmy weszli w zakładkę Tools, czyli narzędzia i zmienili format daty, która będzie dla nas bardziej naturalna, to znaczy z amerykańskiej na polską. Wchodzimy w Database NLS i tutaj jak widzimy mamy format amerykański. Proponuję to zmienić na polski, czyli rok, miesiąc, dzień i klikamy OK. Otwieramy zakładkę do pisania instrukcji SQL i zaczynamy. Aby pobrać dane z tabel, używamy instrukcji SELECT. Czyli piszemy SELECT, następnie piszemy listę kolumn, które chcemy pobrać. Jeśli chcemy pobrać wszystkie, to uwaga, używamy gwiazdki, a następnie FROM i podajemy skąd pobieramy dane. Wiemy, że będzie to schemat HR, czyli HR. I tabelkę. Niech to będzie tabelka Employees. Czyli wybieramy Employees. Średnik, a następnie uruchamiamy. Proszę zwrócić uwagę. Wyświetliły nam się wszystkie rekordy z wszystkimi atrybutami, czyli jest ID użytkownika, jest imię, nazwisko, jego e-mail, numer telefonu, daty zatrudnienia, jak również pensje, przełożony i departament, do którego należą. Rekordów jest 107, jak widać. I teraz, pobraliśmy tutaj wszystkie dane, wszystkie kolumny, ale chcemy je w pewien sposób ograniczyć. Na przykład chcemy tylko kolumnę imię i nazwisko. No to wpisujemy first name, a następnie last name po przecinku i uruchamiamy. Proszę zwrócić uwagę. Ponownie mamy naszych 107 rekordów, ale już tylko atrybuty, które nas interesują, czyli imię i nazwisko, first name i last name. Ale co jeśli chcielibyśmy na przykład, żeby to było w jednym polu, czyli połączyć to? No otóż możemy użyć tak zwanej konkatenacji. Proszę zwrócić uwagę, dwie pionowe kreski. I uruchamiamy. I jak widać mamy konkatenację zrobioną, z tym, że nie ma tutaj spacji, czyli brakuje nam czegoś. W takim wypadku robimy konkatenację najpierw ze spacją, a później dopiero z drugim polem. Czyli taka kombinacja. Uruchamiamy i teraz proszę zwrócić uwagę. Mamy jedno pole, gdzie przechowujemy sobie imię i nazwisko, ale już tylko w jednym polu, a nie w dwóch. Zwracam uwagę na nazwę kolumny, która nam się utworzyła. Nie jest ona zbyt czytelna, tak więc możemy tutaj sobie użyć aliasu i nazwać tą kolumnę. Na przykład pracownik. Zaznaczamy i uruchamiamy. No i proszę zwrócić uwagę, już ma to ładniejszy wygląd, to znaczy pojawiła nam się kolumna pracownik z polem, gdzie jest zawarte imię i nazwisko, czyli konkatenacja oraz alias. Zwracam uwagę, że cały czas wyświetla nam się te 107 rekordów. A co jeśli chcielibyśmy wybrać tylko wybrane przez nas rekordy? No to tutaj używamy klauzuli WHERE i piszemy warunki logiczne, którymi chcemy ograniczyć zbiór. W naszym przypadku powiedzmy, że chcemy pracowników z nazwiskiem Grant. No to robimy last name równa się Grant, średnik, zaznaczamy, uruchamiamy i proszę zobaczyć. Wyświetliło nam tylko pracowników z nazwiskiem Grant, czyli where last name równa się Grant. Ale co jeśli byśmy chcieli Grant albo Smith? No to tutaj mamy warunek logiczny OR, czyli nazwisko równa się Grant lub nazwisko równa się powiedzmy Smith. Zaznaczamy, uruchamiamy i proszę zwrócić teraz uwagę. Czyli mamy wszystkich pracowników, którzy mają nazwisko Grant lub Smith, czyli łącznie 4 pracowników. Instrukcję OR możemy zastąpić również parametrem IN, bo co jeśli chcielibyśmy następne nazwiska, czyli pisalibyśmy dalej OR, OR i tak dalej. No byłoby tego sporo, tak więc możemy to uprościć, mianowicie zrobić WHERE last name, zrobić IN i wpisać po prostu zbiór, który nas interesuje. Proszę zwrócić uwagę. I uruchamiamy.
dał nam to ten sam wynik, ale gdybyśmy chcieli jeszcze dołożyć jakieś nazwisko, na przykład Taylor, to właśnie unikamy tych OR, nadawania dalszych tych OR i tak dalej, co byłoby nieczytelne, a tym samym mamy właśnie w klauzuli IN wszystko ładnie wypisane, czyli taką listę po przecinku dopuszczalnych wartości, która nas interesuje. Teraz, co jeśli chcemy ograniczyć nasz zbiór do pracowników z nazwiskiem Grant, ale tylko z imieniem Douglas? No to tutaj z pomocą przychodzi nam zdanie logiczne AND, czyli last name równa się Grant i wpisujemy i jednocześnie, czyli AND. Pracownik musi mieć na imię Douglas i średnik. Uruchamiamy i proszę zwrócić uwagę, ograniczyliśmy w klauzuli WHERE zbiór tylko do pracowników, którzy mają jednocześnie, powtarzam, jednocześnie nazwisko Grant i imię Douglas. Żadna inna kombinacja nie wchodzi w grę. To bardzo istotne, czyli trzeba rozumieć, czym się różni OR od AND. Żeby zdanie OR było prawdziwe, przynajmniej jeden warunek musi być prawdziwy, czyli jeśli rekord posiada Grant, jest prawdziwy, ale jeśli posiada Smith, również jest prawdziwy. W przypadku AND obydwa warunki muszą być prawdziwe, żeby całe zdanie było prawdziwe, czyli jednocześnie rekord musi mieć pole last name równe Grant i first name równe Douglas. Gdyby tu coś było innego albo tu, automatycznie ten rekord by nam się nie wyświetlił. I dlatego mamy tylko jednego pracownika o kombinacji Douglas Grant. Dalej, możemy zrobić select, no powiedzmy gwiazdka from, gwiazdka from hr.employee where salary większe równe 2000 i salary mniejsze równe 5000. I proszę zwrócić uwagę, uruchamiamy i tym sposobem mamy wszystkich, którzy zarabiają od 2000 do 5000, włącznie z 2000 i 5000, gdyż daje to nam warunek większy równy i mniejszy równy. To samo możemy uzyskać poprzez warunek logiczny between, czyli salary between 2000 i 5000. Uruchamiamy. Zwracam uwagę, że tu mamy 49 rekordów. I tym sposobem również wyświetliło nam się te same 49 rekordów, również z pensją między 2 a 5000, włącznie z 2000 i 5000. Czyli between jest to przedział tak zwany zamknięty, czyli zawiera również te skrajne wartości, 2 i 5000. Tak więc, to jest podstawowa możliwość w ogóle języka SQL, czyli pobieranie danych poprzez select. Wiemy, że po selekcie są atrybuty, czyli kolumny, we from jest źródło, czyli tabela lub tabele, co później przedstawię, a w where podajemy warunki ograniczające zbiór, czyli rekordy. I może to być or and, większy, mniejszy, between, in, tak więc tych możliwości select daje nam sporo. W następnej lekcji będziemy ten zbiór sobie sortować. Zapraszam.